Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, Cleantech i Leather Cleaner. Produkt do czyszczenia skórki. I tutaj co? Tutaj mamy, że wstrząśnij przed użyciem, nanieś preparat za pomocą mini pianownicy. No i tak zrobiłem też. No. I teraz tak, jeżeli chodzi o pracę produktem. Piana fenomenalna. Ale najpierw zapach właśnie, kurczę. Zapach. Dziwny. Nie męczący, na szczęście. Niewkurzający, niby gdzieś udaje skórę, pomimo że skóra nie pachnie taki, no niby jest gdzieś ten taki skórzany zapach, słuchaj. Ale szału nie ma, nie porwał mnie ten zapach. I teraz tak, praca produktem. Piana to jest w sumie można niekończąca się historia. W pewnym momencie ona się robi tak ubita, że kurczę, aż się ciężko nią czochra. Przez to, że jest taka gęsta, ciśnie ją do góry. I musisz uzupełniać, żeby było na dole, bo piana jak jest taka wypośrodkowana, to ona się trzyma na dole fajnie. Tutaj, znaczy to nie jest lepiej, żeby była piana obfita, niż żeby jej nie było wcale, bo są też takie produkty, które się bardzo słabo pienią i się z nimi się też za dobrze nie pracuje. Tu jest, kurczę, do pewnego momentu fajnie, później ona się robi gęściachna, taka na mega ubita i warto wtedy dorzucić. Warto dorzucić wtedy i troszeczkę jeszcze popracować. Co do cleanera, no robi to co powinien. Robi to, co powinien. Pięknie zdjął boczku drzwi w Volvo. Celowo zostawiłem ponad rok. Tam trzymam rąsie akurat, jak jeżdżę. Tam już jest ubity. Tam jest brud, tam jest na pewno pięknie wbity. Zrobił to, co trzeba. W mańku fotel kierownika, kierowniczki najmilejszej. Tak jak widać, syf totalny. Zebrał bardzo fajnie, bardzo ładnie. Tam przy brzegu wiadomo, no kurczę, musiałbym jeszcze popracować, ale ja chciałem zrobić 50, żeby ci pokazać, że robi to, co powinien robić cleaner.
No dobrze, z mojej strony to wszystko. Cleaner jak najbardziej warty uwagi. Ważne to jest też, że zapach nie męczy, bo ja nie lubię takich cleanerów, bo we wnętrzu, w aucie, jak za długo masz intensywny zapach, to szlak cię trafi, aż głowa boli. Tu z tym problemu nie ma, więc chyba minusów nie ma tego produktu. A, ta piana, która no, w pewnym momencie stawia taki delikatny opór. Znaczy, to nie jest dramat, że nie da się tym pracować. Tylko, że ona jest w pewnym momencie tak już gęsta, że tak kurczę dziwnie, że masz wrażenie, że jakby ona się kleiła. Ale naprawdę sam cleaner w sobie ładnie zbiera. No dobra, dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!